Witam Was w The Hunt, czyli evencie stworzonym przez Robloxa. Pewnie zastanawiacie się, czy warto go robić. Otóż na to pytanie Wam nie odpowiem, ale postaram Wam się przybliżyć, o co chodzi właśnie w tym evencie. Aby wziąć udział w tym evencie, oczywiście trzeba do niego wejść. Ale to każdy z Was pewnie wie. Po wejściu do The Hunta ukaże Wam się taki oto obrazek. Mamy tutaj do dyspozycji multum portali, które przenoszą nas do różnych gier, w których musimy wykonywać różne zadania, aby otrzymać za nie badże, a te badże się przekładają na medale. Tak jak widzicie, ja mam 83 medale, za które mogę odebrać sobie nagrody. Pewnie jesteście ciekawi, co to za nagrody. Otóż to są akcesoria do naszego awatara. Tak jak widzicie, jest ich 5 sztuk i każde z nich ma inny próg potrzebnych medali, aby je odblokować. Ale słuchajcie, to nie koniec, ponieważ kto uzbiera 100 medali, ma możliwość odebrania jeszcze jednego dodatkowego przedmiotu, który właśnie tutaj się kryje. No niestety, mi do niego jeszcze brakuje 17 medali, czyli muszę zagrać w jeszcze 17 różnych gier i zrobić w nich zadania. Oprócz tego przez limitowany czas mamy możliwość kupienia za Robuxy jakichś losowych skinów, ale tego Wam nie polecam. Słuchajcie, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale jeżeli odblokujemy te wszystkie 5 przedmiotów, to te złote otrzymamy również za darmo. Jeżeli się mylę, poprawcie mnie w komentarzach. Ale oprócz tego jest jeszcze jeden darmowy przedmiot, który możemy zdobyć tak naprawdę nic nie robiąc. Otóż osoby, które mają partnera na Robloxie, nie chodzi mi o jakieś gierki związane z Robloxem, tylko o samego Robloxa, mają możliwość dropienia takich złotych słuchawek, teraz właśnie się Wam wyświetlają. Jeżeli znajdziecie taką osobę, możecie otrzymać ten przedmiot za darmo. Pewnie zastanawiacie się, czy warto brać udział w tym evencie. Tak jak już Wam wspominałem, niestety nie jestem w stanie Wam odpowiedzieć na to pytanie, ale przedstawię Wam swój punkt widzenia. Otóż słuchajcie, jest to edycja pierwsza, więc według mnie warto to zrobić, ponieważ to jest pierwszy raz. I wydaje mi się, że fajnie mieć jakąś pamiątkę właśnie z tego eventu. W postaci właśnie takich skinów. Więc ja na pewno spróbuję je zrobić. Słuchajcie, jeszcze jest 8 dni, więc macie sporo czasu. Ja tak naprawdę te 83 medale zrobiłem w kilkadziesiąt godzin. Więc wszystko jest przed Wami. Decyzja tylko do Was należy. Słuchajcie, wiem, że dzisiejszy odcinek jest trochę krótszy, ale chciałem Wam przedstawić, co to jest właśnie ten The Hunt. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Oczywiście zachęcam do lajkowania, subskrybowania, aby niczego nie przegapić i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.